program Dzień z Republiką. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również naszego kolejnego gościa, Zmicer Mickiewicz, Telewizja Biełsat. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Panie redaktorze, w ostatnich dniach wiele mówiono o tym, jak wygląda dzisiaj sytuacja Aleksandra Łukaszenki, jak wygląda jego stan zdrowia, jaki jest jego stan zdrowia. Gdyby mógł pan nam powiedzieć rzeczywiście, czy media nadal przyglądają się temu, co dzieje się z dyktatorem Białorusi. Nie ma tutaj chyba też innych słów. Na razie trzeba powiedzieć, że już pokazali go publiczności, już widać, że on żyje, bo przecież przez 6 dni go nie było, ale tutaj trzeba powiedzieć, że wygląda naprawdę źle. Na razie nie pokazano, jak on normalnie się przemieszcza, więc możemy powiedzieć, że ma jakieś problemy z tym. Z drugiej strony też jest widać, że on ma problemy z mówieniem, że trochę siadło mu to zdrowie, i widocznie, że go tam dobrze malują. No bo przecież widać nawet po prostu tak po tych zdjęciach, które są publikowane przez te media łukaszenkowskie, przez te środki jego propagandy, że po prostu on jest ciągle malowany i nie czuje się dobrze. Z drugiej strony widzimy tą rękę przykręconą, okręconą czymś i wiadomo, że to już wcześniej on miał takie problemy. Wiadomo, że wcześniej już miał 2 insulty i problemy z sercem pewnie ma ciągle. No bo jeszcze taka sytuacja, że on jest paranoikiem, więc nikomu nie ufa, i w ogóle praca jest taka stresowa, można powiedzieć, więc tutaj zdanie jest takie, że Łukaszenka ciągle jest narażony na jakieś problemy z sercem, ciągle jest narażony na jakieś takie problemy układu psychicznego, bo po prostu taka jest jego osobowość. Panie redaktorze, czy dzisiaj na Białorusi rozmawia się o tym, co dalej, jeżeli Aleksandr Łukaszenka po prostu, rzeczywiście mogą się też, są takie spekulacje, że mógł być otruty przez moskiewskich agentów? Na razie nie wygląda na to, że on był otruty, bo wiemy, że już wcześniej miał takie problemy, też wcześniej miał tą okręconą czymś ręką, też wcześniej pojawiały się podobne symptomy, więc nie wygląda na to, że to było jakoś otrucie czy coś w tym stylu. Z drugiej strony wiemy, jak wygląda zatrucie tym Nowiczokiem, wiemy to ze słów też Nawalnego, jak to wyglądało, jak on to opisywał i to było trochę zupełnie coś innego, więc tutaj ja bym o tym nie mówił. Z innej strony, po co Putinowi teraz te problemy z Łukaszenkiem? Bo w ogóle Rosja teraz potrzebuje stabilności na Białorusi, a właśnie jakieś zmiany tej stabilności nie gwarantują. Dlatego moim zdaniem tutaj po prostu nie ma Kreml takiego interesu, żeby coś tam z tym Łukaszenkiem robić, bo jak już wcześniej mówiliśmy, nie ma na Białorusi bardziej prorosyjskiego polityka niż Łukaszenka. I Łukaszenka ciągle niszczył te ośrodki prorosyjskie, żeby nadal być najbardziej prorosyjskim politykiem na terenie Białorusi. Więc tutaj ja bym nie powiedział, że to jest problem z tym, że Rosja mogła go otruć, czy jakoś tam Kreml jest tym zainteresowany. Odwrotnie, Putin nie jest zainteresowany w tym, żeby teraz na Białorusi coś się zmieniało, bo to wszystko gwarantuje mu kontrolę nad Białorusią i teraz Putin ma wszystko, czego potrzebuje. Więc zapytam, panie redaktorze, teraz o kwestię, która właśnie ostatnio była poruszana, to znaczy relacje tego rządu stworzonego przez Svitlanę Tichanowską białoruskiego z ukraińskim rządem. Tam były różne jakby też i zdania, i opinie. A jak to dzisiaj wygląda? Bo widzieliśmy, że Zelenski i Cichanowska ucisnęli ręce w Achenie, w Niemczech, więc to już jest ważne. I z drugiej strony wiemy, że w rządzie ukraińskim też są różne płynie, można tak powiedzieć, różne po prostu formacje. I niektórzy z nich popierają kontakty ze Svitlaną Cichanowską. Też są kontakty takie nieoficjalne, międzyrządowe. Ja bym powiedział, że wiadomo, Ukraińcy
nadal tak patrzą na Cichanowską z jakimś takim oddaleniem. No wiadomo, to tutaj mówimy o ten rząd ukraiński, ale z drugiej strony w każdym razie współpraca jakaś musi być, no z tego powodu, że po prostu jesteśmy skazani na siebie i musimy jakoś z tym sobie radzić. No po prostu tutaj sytuacja wygląda tak, że z jednej strony rząd ukraiński chce mieć kontakty z Łukaszenkiem i wiadomo dlaczego, bo przez terytorium Białorusi idzie wymiana jeńców. Z drugiej strony też oni mają jakieś tam swoje interesy nadal biznesowe. No o tym już kilka razy się mówiło, że na terenie Ukrainy też działają firmy kontrolowane przez reżim Łukaszenki i wiadomo, że ktoś, no ja nie uwierzę w to, że rząd o tym nie zna i że ktoś nie jest poinformowany. Z drugiej strony też musimy zdawać sobie sprawę, że oni chcą nadal mieć możliwości na przykład przerzucania swoich obywateli przez terytorium Białorusi. Też muszą mieć swoje kontakty i też muszą patrzeć, jak sytuacja na Białorusi się rozwija, więc dlatego potrzebują tych kontaktów i potrzebują jakiejś obecności na terenie Białorusi. Dlatego ja bym powiedział, że to po prostu jest taka kwestia takiej podwójnej gry, wiadomo, ze strony Zelenskiego i tylko, że ja nie myślę, że kontakty z Cichanowską jakoś by przeszkodzili w tych kontaktach z Łukaszenkiem, bo mi się wydaje, że Łukaszenkowi w ogóle nie chodzi o jakieś zagraniczne kontakty Zelenskiego czy coś. Mu chodzi tylko i wyłącznie o ogranie swoich interesów i po prostu promocję swojej strefy wpływu, po prostu udowodnienia tego, że on nadal jest subiektem polityki. Panie redaktorze, dzisiaj, kiedy rozmawiamy od ponad roku praktycznie codziennie o sytuacji na Ukrainie, to należy też zapytać, jak dzisiaj wygląda też mentalność samych obywateli Białorusi, dlatego że pamiętamy to, co działo się po tych sfałszowanych wyborach, pamiętamy protesty. Dzisiaj Białorusini mają odwagę wychodzić na ulicę w obliczu też tej wojny na Ukrainie, czy nie? Na razie nie widzimy takich protestów na ulicach i nie ma żadnej przyczyny dla tych protestów. Ja bym powiedział, że w trakcie takich represji, które mamy teraz na Białorusi, prawie każdego dnia ludzie wsadzają do więzienia i po prostu kilka, no nie tyle, że jedną osobę wsadzają do więzienia, a kilka osób dziennie na razie na Białorusi wsadzają za kraty. Więc represje są na takiej skali. Tutaj trudno mówić o jakiejś możliwości jakichś działań ulicznych. Teraz trwa po prostu taka walka o przetrwanie i o zachowanie formacji horyzontalnych, formacji poziomych zbudowanych w trakcie tych protestów w roku 20. No i z drugiej strony teraz też trwa rozwój takiej sieci partyzanckiej, można to tak określić, bo ludzie też nadal zachowują kontakty, też ludzie nadal organizują jakieś imprezy małe, niewielkie. Wiadomo, że to nie jest w żaden sposób upubliczniane, żeby nie narażać ludzi na niebezpieczeństwo, ale nadal wiemy, że na Białorusi działalność trwa. Jest jakaś aktywność społeczna. Też wiemy, że ludzie nie popierają tej wojny. Wiemy, że wsparcie przez diasporę jest też duże i wiadomo, że sami Białorusini po prostu nie biorą takiego aktywnego udziału w tych imprezach, w tych zachodach władz łukaszenkowskich, którego by im się chciało. Panie redaktorze, rozpoczął się szczyt przywódców państw grupy G7. Ten szczyt rozpoczął się od wizyty w Muzeum Pamięci w Hiroshimie. Spodziewa się pan, że dzisiaj wybrzmi też stanowisko, no właśnie, na tym szczycie wszystkich osób co do sytuacji na Ukrainie, ale też stanowisko co do sankcji wobec Rosji, ale też i relacje z Chinami? Tutaj naprawdę nie myślę, że to może być aż tak polityczne wydarzenie. Ja bym nie powiedział, że to jest, że to można oczekiwać takich wielkich gestów politycznych, ale gdy oni zabrzmią, to moim zdaniem to byłoby fajnie, no bo przecież teraz warto wykorzystywać prawie każdą platformę dla przekazania takich bardzo ważnych rzeczy i takich bardzo ważnych narracji. Wiemy na razie,
że Wołodymyr Zełenski nie będzie osobiście uczestniczył w szczycie grupy G7 w Hiroshimie. Szef państwa wystąpi online, poinformowała dzisiaj Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w Kijowie. Będą tam podejmowane decyzje o bardzo istotnych sprawach i dlatego obecność naszego prezydenta jest absolutnie konieczna, by bronić naszych interesów. Ale jeszcze wrócę do tych sankcji na Rosję. Sankcje na Rosję po ponad roku. Kilkanaście pakietów sankcji w różnym tempie. Dzisiaj Rosjanie odczuwają te sankcje, czy nie? Na razie widzimy, że to działa, bo Rosja ma duże problemy z produkcją nawet broni, bo wiemy, że cała elektronika była importowana przez Rosję nawet z krajów Zachodu i wiadomo, że też z Chin, z Turcji, z Indii. Teraz część tych możliwości importowych dla Rosjan zniknęła, więc widzimy, że na przykład oni teraz modernizują czołgi T-55, no i wygląda to fatalnie, bo widzimy, że oni teraz nie mają możliwości do produkcji normalnej broni współczesnej, więc muszą się cofać do tyłu, żeby wyciągnąć jakieś takie stare, przestarzałe technologie. Więc ja bym tutaj nie mówił o ich możliwościach właśnie walki z tymi sankcjami i skutecznemu działaniu po prostu w ramach takich sankcji pod tymi sankcjami. Już widzimy, że mają duże problemy w przemyśle. Oni po prostu już na tyle są zacofani, że moim zdaniem już pod tymi sankcjami, gdyby nawet te sankcje teraz znieśli, to oni by po prostu już tak szybko by się nie rozwinęli. Rosja już przy pomocy tych sankcji jest daleko do tyłu, więc oni po prostu nie mogą teraz myślić o jakimś obyciu jakimś mocarstwem. Tylko panie z tego redaktorze, powodu, ale w takim razie oni po prostu nie mają dostępu do nowoczesnych technologii i nie rozwija się też nauka z tego powodu. Oni nie mogą wyprodukować nawet bazowych, takich podstawowych rzeczy. Panie redaktorze, jaka dzisiaj jest taktyka Władimira Putina? Dlatego, że no, te informacje, które się pojawiają, cały czas niestety są bardzo negatywne. Kijów i inne miasta ukraińskie były w nocy z czwartku na piątek ponownie celami rosyjskich ataków. Informuje dowództwo armii ukraińskiej. Ogłoszony w piątek po północy alarm przeciwlotniczy i przeciwrakietowy we wschodnich, środkowych i południowych obwodach Ukrainy, rozszerzony na cały kraj. Wiadomo, że Rosja chciała zniszczyć baterię Patriota. Wiadomo, że oni starali się no, tak w miarę dobrze, gdy ocenimy ich możliwości, ale się nie udało. Wiadomo, że oni po prostu chcieli jakoś pokazać, że nadal potrafią skutecznie walczyć z zachodnimi środkami obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, ale widzimy, że im to się nie udaje zupełnie i po prostu teraz Putin, mi się wydaje, że będzie się zastanawiał właśnie nad użyciem broni atomowej z tego powodu, że już nie ma żadnych innych jakichś takich środków zastraszenia Zachodu. Bo teraz nawet jego te kinżały, jego rakiety już wiemy, że nie działają. Już są niszczone przez Patrioty bardzo skutecznie, więc on po prostu nie ma co przeciwstawić właśnie presji Zachodu i dlatego mi się wydaje, że on będzie sięgał po jakieś inne takie możliwości zastraszania, żeby po prostu szukać takiej jakiejś okazji czy możliwości usiąść za stołem negocjacji z Zachodem, żeby jakoś ten konflikt skończyć tę wojnę, żeby zachować swoją twarz. Panie redaktorze, zapytam o misję pokojową. Tutaj możemy na stronie Polskiej Agencji Prasowej przeczytać, że watykańska misja pokojowa na Ukrainie i w Rosji właśnie podejmowany jest ten temat. Zgodzili się na nią prezydenci Zełenski i Putin. I Putin, czego oczekujemy po tej misji pokojowej? Możliwa jest ta misja w sprawie pokoju na Ukrainie. O takiej hipotezie informuje w czwartek portal religijny Sismografo. Według tego źródła na taką misję wysłanników papieża Franciszka zgodzili się osobno zarówno prezydent Zełenski, jak i Putin, ale wciąż na Ukrainę nie pojechał Franciszek, papież. No wiadomo, mi się wydaje, że takie misje będziemy oceniać tylko i wyłącznie po skutkach i po
już gdy zobaczymy jakieś działania, no bo na razie dużo się mówi, ale mi się wydaje, że nie ma właśnie takiej woli i no, takiego sensu ze strony Zachodu, żeby iść na jakąś tam na razie misję pokojową. A dlaczego? Bo właśnie teraz jest możliwość pokonać Rosję w miarę tanio, upokorzyć ten kraj nie swoimi siłami, po prostu zachowując taki odnośny spokój. I mi się wydaje, że właśnie to może być celem Zachodu i też celem Ukrainy, żeby po prostu Rosję doprowadzić do takiego stanu, do takiej sytuacji, gdy ona już nie będzie mogła stawić jakiegoś zagrożenia nadal, gdy nawet zostanie ten Putin u władzy i gdy Rosja będzie istniała dalej, to po prostu już nie będzie miało możliwości być jakąś potęgą. I mi się wydaje, że to musi być takim podstawowym celem tej walki i tej wojny teraz. Panie redaktorze, i moje ostatnie pytanie na dzisiaj. Na razie mamy informację, że głowica rakiety, która spadła pod Bydgoszczą, została odnaleziona. Jest ona zbudowana zgodnie z rosyjską myślą technologiczną z betonu, poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Szef gabinetu był pytany o możliwe konsekwencje personalne w związku ze sprawą rosyjskiej rakiety, która w grudniu spadła w lesie pod Bydgoszczą. Pan Szrot mówił, że do prezydenta nie trafiły wnioski o dymisję generałów czy ministra obrony narodowej. Sytuacja bardzo trudna, sytuacja, gdzie musimy dozować nasze emocje, bo spodziewać się można, że właśnie takie sytuacje, szczególnie, że jesteśmy przed wyborami, no niestety, ale mogą być powodem do podzielenia narodu polsko-ukraińskiego też, czy nie, że Władimirowi Putinowi na tym właśnie będzie zależało? Wiadomo, że Putinowi będzie na tym zależało. Wiadomo, że teraz nawet machina propagandy rosyjskiej działa na rzecz wprowadzenia dalszych jakichś, nie wiem, problemów między Polską i Ukrainą. Wiadomo, że teraz oni starają się wykreować jakieś ciągle, jakieś takie te problemy, jakieś prowokacje, żeby nie było spokojnego, stabilnego rozwoju relacji między Polską i Ukrainą. Wiadomo, że to jest ich podstawowym celem. Oni tak działali zawsze i będą działali. I mi się wydaje, że też ten incydent, oni też będą pokazywali w taki sposób. Też rosyjska propaganda to przedstawia, że jako zagrożenie ze strony Ukrainy dla Polski. Oni w każdym razie takie incydenty, takie sytuacje prezentują w taki sposób i też wiemy, że oni też w Polsce przez takie małe media, na przykład różne kanały w Telegramie, spróbują pokazywać te problemy z punktu widzenia rosyjskiej propagandy. I oni zawsze mówią, że to jest prowokacja ze strony Ukrainy, że zawsze Ukraina jest zagrożeniem dla Polski i że po prostu trzeba to zagrożenie skutecznie zwalczyć. To jest główną narracją propagandy rosyjskiej według Ukrainy na terenie Polski, więc tutaj trzeba po prostu na to uważać i pokazywać ciągle te sytuacje, te wypadki, żeby ludzie po prostu wiedzieli, że to jest rosyjska propaganda i celem Rosji jest właśnie rozbicie tego aliansu między Ukrainą i Polską i zniszczenie dobrych relacji między tymi państwami. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za ten komentarz. Zmicer Mickiewicz, Telewizja Bielsat. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. A już za chwilę na antenie Telewizji Republika o sytuacji politycznej w Polsce i w Unii Europejskiej z Ryszardem Czarneckim, eurodeputowanym Prawa i Sprawiedliwości. Proszę być z nami.